Marek Siwik, witam serdecznie wszystkich Państwa w kolejnym odcinku Futsal Raportu, gdzie tym razem będziemy podsumowywali 10. kolejkę zmagań Futsal Ekstraklasy. W 6 ostatnich spotkaniach trzykrotnie zwyciężali gospodarze, dwukrotnie padł remis, a raz zwyciężyli goście. Łącznie padło 34 bramki w tej kolejce, z czego gospodarze strzelili ich 21, a goście raptem 13. Najwięcej goli, bo aż 7, padło w Gliwicach oraz w Chorzowie, najmniej, bo tylko 4, w Szczecinie. Najlepszymi strzelcami w tej kolejce było 6 zawodników, a są to Dewódzki, Cygnarowski, Mikołajewicz, Wachuła, Omylak, a także Budniak. Każdy z tych graczy strzelił 2 bramki w miniony weekend. Przejdźmy do podsumowania minionej kolejki, a rozpocznijmy od spotkania w Pniewach, gdzie miejscowe Red Dragons podejmowało czerwoną latarnię Ligi Gwiazdy Ruda Śląska. O tyle było to ciekawe spotkanie, gdyż Pniewianie jak dotąd nie potrafili wygrać z zawodnikami ze Śląska. I od samego początku właśnie goście zdobyli prowadzenie po bramce w 6 minucie Łukasza Biela. Jednak dalej do głosu doszli już gospodarze. Kolejne bramki strzelali najpierw na wyrównanie Adrian Skrzypek, a następnie wynik na 2-1 podwyższył Adam Bachoński i to właśnie gospodarze do przerwy prowadzili na własnej hali. Jednak w drugiej połowie przez większość czasu obie drużyny nie potrafiły zakończyć skutecznie akcji. Udało się to dopiero w 30 minucie graczom Gwiazdy Ruda Śląska. Na listę strzelców doprowadzając do remisu wpisał się Jakub Hase. W końcówce meczu to właśnie goście strzelili bramkę dającą zwycięstwo swojemu zespołowi, a do siatki piłkę skierował Dymytro Drost. Tym samym Gwiazda Ruda Śląska po raz pierwszy zwycięża w tym sezonie i to na ciężkim terenie, jakim jest hala w Pniewach. Tym samym 4 oczka już mają Rudzianie w swoim dorobku, natomiast Pniewianie notują kolejną porażkę. Przenieśmy się teraz do Gliwic, do hali Łabędź, gdzie miejscowy NBIT wraz z nowym trenerem Sebastianem Wiewiórem podejmował Red Devils Chojnice. Chojniczanie jak dotąd nie mieli szczęścia przywozić punktów z meczów wyjazdowych i na pewno gracze z Gliwic nie chcieli ułatwić tego zadania. Przez pierwszą połowę widzieliśmy bardzo wyrównane widowisko, obie drużyny próbowały forsować bramkę rywala, jednak udało się to dopiero w końcówce pierwszej połowy, gdzie Cygnarowski pokonał bramkarza Red Devils Chojnice, dając prowadzenie 1-0 do szatni. W drugiej połowie dalej gospodarze forsowali bramkę rywali. Najpierw do siatki trafił Dewódzki, następnie na 3-0 wynik podwyższył ponownie Przemysław Dewódzki. Dalej czwartą bramkę dla Gliwiczan zdobył Jagiełło, a piątą bramkę już w 39 minucie spotkania ponownie zdobył Cygnarowski. Nie był to jeszcze koniec meczu. Gracze z Chojnic nagle uwierzyli w swoje siły, za to gracze z Gliwic odpuścili w defensywie, dając tym samym szansę zdobycia 2 bramek dla Chojniczan. Najpierw do siatki trafił Wojciechowski, a następnie wynik na 5-2 ustalił Aleksander Bondar. Tym samym kolejne cenne 3 punkty zdobyli Gliwiczanie na własnym parkiecie, a Chojniczanie niestety troszkę ustępują w gonitwie do liderujących zespołów w tegorocznych rozgrywkach Futsal Ekstraklasy. W Chorzowie mieliśmy kolejne derby Śląska, tym razem Klirek z Chorzów podejmował AZS Łódź Katowice. Zapowiadało się bardzo ciekawe spotkanie w środku tabeli, ważne do tego, która z drużyn będzie gonić czołówkę tabeli Futsal Ekstraklasy. I od samego początku Chorzowianie rzucili się do ataku. Udało się już zdobyć prowadzenie w 6 minucie za sprawą gola Segeta. Następnie na 2-0 bardzo efektowną bramką podwyższył prowadzenie Chorzowian Mateusz Omylak. Już w drugiej połowie trzecią bramkę dla Chorzowian zdobył Salisz i tym samym podopieczni trenera Ulfika mieli już spokojną zaliczkę na dalszą część meczu. Wtedy przez przypadek Wojtyna zdobył gola samobójczego i było 3-1. Następnie czwartą bramkę dla Chorzowian ponownie zdobył Omylak, dając już luz w grze zespołu z Chorzowa. Ale to jeszcze nie koniec spotkania, bo kolejne 2 bramki zainkasował jeszcze w końcówce meczu Paweł Budniak, strzelając na 5-1, a także na 6-1, ustalając finalnie wynik tego spotkania, zapisując 3 kolejne punkty na własnym parkiecie gracze z Chorzowa. Natomiast Katowiczanie notują już 6. porażkę w tym sezonie, no i coraz niżej znajdują się w tabeli rozgrywek. Kibice w Szczecinie bardzo sobie ostrzyli apetyt na spotkanie miejscowej Pogoni 04 Szczecin z drużyną FC Toruń. W zespole podopiecznych Klaudiusza Hirsza grają przecież byli zawodnicy ze Szczecina, a więc Nikola Neagu oraz Marcin Mikołajewicz.
Spotkanie było niezwykle zacięte od samego początku. Doszło też do bardzo nieprzyjemnej sytuacji, gdzie zawodnicy zderzyli się przy bramce, a Aleksandr Szamotyj musiał opuścić boisko z bandażem na głowie i trafić do szpitala niestety. I tym samym po tej sytuacji dopiero otworzył nam się wynik tego spotkania, a w końcówce pierwszej połowy do siatki piłkę skierował Marcin Mikłajewicz z drużyny toruńskiej. Dał tym samym gościom prowadzenie 1-0. W drugiej części spotkania kolejna masa sytuacji strzeleckich, gdzie dopiero drugą bramkę w tym meczu strzelił Marcin Mikłajewicz, dając podwyższenie prowadzenia gościom. Od tamtego momentu Szczecinianie zaczynają ryzykować, w końcu też wycofali bramkarza, wpuszczając piątego zawodnika w pole gry. Opłaciło się to, najpierw bramkę na 2-1 zdobył Jączyk, dając gola kontaktowego, a następnie bramkę dającą cenny remis 2-2 równo z syreną kończącą spotkanie strzelił Marek Bugański, irytując to tym samym protestujących gości, no i powodując kolejną kontrowersję sędziowską w tej kolejce, ale jednak punkty zostały zapisane obu stronom i Szczecinianie i Turunianie inkasują po jednym punkcie. Tym samym Turunianie kolejny mecz nie mogą zwyciężyć na wyjeździe, choć byli bardzo blisko, a gracze z Szczecina cieszą się z tego, że czołówka jeszcze im tak bardzo nie odskoczyła. Ciekawe spotkanie w dolnych rejonach tabeli odbyło się w Głogowie, gdzie KGHM Euromaster Chrobry podejmował Gafa Mega Gliwice. Oba zespoły liczyły na to, aby odbić się od dolnych rejonów tabeli i troszkę dystansować się od miejsca spadkowego, stąd też oba zespoły liczyły na komplet punktów w tym meczu. Spotkanie zaczęło się już od bramki gospodarzy. Szybko w drugiej minucie do bramki trafił Łukasz Pieczyński, dając prowadzenie gospodarzom. Następnie wynik podwyższali ponownie gospodarze. Najpierw do siatki trafił Nowak, dając prowadzenie 2-0, a trzecią bramkę już w drugiej połowie dla zespołu gospodarzy zdobył Pietruszko. Jednak od tego momentu do głosu dochodzili Gliwiczanie. Najpierw do siatki piłkę skierował Daniel Lebiedziński, gola samobójczego strzelił dla Gafu. No, rodowity Gliwiczanin pomógł tym samym w pewnej mierze swoim rywalom. Następnie już w 35 minucie na 3-2 bramkę zdobywał Łopuch, dając tym samym kontakt gościom, a bramkę na 3-3 w końcowych minutach spotkania zdobywa Kiełpiński, dając tym samym upragniony choćby jeden punkt Gliwiczanom. A więc w Głogowie mamy kolejny remis i podział punktów. Po jednym oczku dopisują sobie Głogowianie oraz Gliwiczanie i tym samym dalej oba zespoły znajdują się przy miejscach spadkowych. Przejdźmy teraz do hitowego spotkania meczu pomiędzy Gatą Active Duńska Wola a Rekordem Bielsko-Biała. Nie trzeba nikomu rekomendować dwie najlepsze drużyny w tegorocznych rozgrywkach futsal ekstraklasy. Dwa zespoły walczące o medale i ten mecz na pewno będzie bardzo ważny w finalnym rozstrzygnięciu tegorocznych rozgrywek. I tym samym w hali przy ulicy Złotej z Duńskiej Woli najpierw gospodarze objęli prowadzenie. Znakomitą bramkę zdobył Szybczyński, dając wynik 1-0. Następnie podwyższyli gospodarze bramką na 2-0. Gola zdobył Michał Marciniak. Tym samym zawodnicy Rekordu próbowali odrobić straty. Udało się to po dwóch stałych fragmentach gry, które wykorzystał Ukrainiec Bachuła. Najpierw na 2-1, a następnie dając remis 2-2. Jednak Zduńsko-Wolanie słyną z tego, że grają do końca w każdym spotkaniu i udowodnili to tym samym na własnym parkiecie. Gola zwycięskiego zdobył Daniel Krawczyk, dając tym samym cenne 3 punkty swojemu zespołowi, a także fotel lidera po tej kolejce zmagań. Tym samym z Duńskiej Woli Gatta obejmuje prowadzenie po 10 kolejce futsal ekstraklasy. Zerknijmy jeszcze raz na tabelę rozgrywek po 10 serii gier. Na czele, tak jak wspominałem wcześniej, Gatta Active z Duńska Wola z dorobkiem 21 punktów goni Rekord Bielsko-Biała punktów 20. Natomiast z dół tabeli zamykają KGHM Euromaster Chrobry Głogów z 9 punktami na 11 miejscu i goniąca Gwiazda Ruda Śląska z 4 punktami na miejscu 12. Najlepszym strzelcem po 10 rundach jest Marcin Mikłajewicz z drużyny FC Toruń z dorobkiem 14 goli. Najładniejszą bramką tej kolejki minionej 10 jest gol Mateusza Omylaka w spotkaniu pomiędzy Clireksem Chorzów a AZS-em Uś Katowice. Przedstawmy teraz piątkę najlepszych zawodników minionej kolejki. W bramce widziałbym Łukasza Groszaka, który niesamowicie bronił w spotkaniu pomiędzy Envitem Gliwice a Red Devils Chojnice. Następnie w polu to na pewno gracz Clireksu Chorzów Mateusz Omylak. Kolejno dalej no jedna chyba z najbardziej jaskrawych postaci w drużynie Gwiazdy Ruda Śląska, Dmytro Drozd, który zdobywa bardzo wiele bramek w tegorocznym sezonie futsal ekstraklasy.
Tym razem dał gola z Wycieńskiego swojemu zespołowi. Następnie Przemysław Dewódzki z NBiTu Gliwice, no, reżyser kolejnych zwycięstw i punktów dla drużyny ze Śląska. No i oczywiście nie może zabraknąć gracza Gatte Active Duńska Wola, lidera futsal Ekstraklasy. Po tym znakomitym spotkaniu widziałbym tutaj Michała Marciniaka. To byłoby już wszystko, jeśli chodzi o podsumowanie 10. kolejki Futsal Ekstraklasy. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam Państwa do śledzenia naszych kolejnych relacji na stronie kpsport.pl, a także materiałów, które publikujemy na naszym kanale YouTube, a także do obserwowania nas na Facebooku, a również śledzenia na Twitterze. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.